mokre. Bosma, kolegów i koleżanki przyjechali przyczepą kampingową i busem. Tak, tu skręcimy, pójdziemy w prawo. I puchło. I tu skręcamy w prawo, a po drodze mijamy jakieś domki. Można wynająć tu pewnie domki. Kiedyś w tej rzece się kąpałem, to jest Pilica, byłem z rodzicami w czasach właśnie nad Pilicą, gdzieś niedaleko i można było się kąpać. Ciekawy jestem, czy teraz można się kąpać. Dziecko stwierdziło, że woda jest zimna, to naprawdę fenomen. Idziemy zobaczyć dalej, gdzie rzeka jest wielka. Chodzimy i patrzymy, gdzie rzeka jest najszersza. Tu można wejść, ale... I tu pewnie ktoś sobie siedzi i łowi ryby. Chcę do tych kajaków dojść. A Oliwka niesie swoją bluzę na pasie zawiązaną, jak turystka. Dawnych czasów. Idziemy zobaczyć kajaki. Tutaj chyba jest główna baza. Tata, tu są pokazane restauracje. Tu jest Warka, miasto, a tu jest właśnie Pilica. Tu jesteśmy, kamping nad Pilicą. O, Oliwka pokazuje właśnie. Nasz namiot stoi. Małe, duże, a bos jest między nimi średni, ale nie jest tak kudłaty. Mama buszuje coś w bagażniku. O, ścianka spinaczkowa. Idzie, tata, idzie! Idziemy oglądać atrakcję, czyli kury. Bo dla dzieci to jest atrakcja. Jak moja babcia miała kury i koguty, to był standard. Natomiast atrakcją była, jak kupiła japonki. To były takie małe kurki znoszące małe jajka i mały kogucik. Wtedy miałem dopiero atrakcję, bo takiej miniaturki nie widziałem. Ten pies też jest zaciekawiony kuskami. Nie gryzą. Ona tak czyha, czyha, jakbyś spokojnie, to ci całą rękę odgryzie. Zobacz, może mają listki takie. Potrzebne jadą.
a bot zazdrosny, że się zajmuje kimś innym niż on. To on to. A to są białe. A boss też się oblizuje. Teraz daj bossowi listka. Idzie koza ze sznurkiem. Zaraz filmujemy owce. W rogu się położyła. I mamy owieczkę, która się tu wyleguje. Ona się mała boli. Głodna była. Już trawy ma dość. Miejsce na ognisko i pewnie wieczorem będzie ognisko. Przygotowane są już druty na kiełbaski i można zrobić sobie z roży na kiełbaskę. I takie atrakcje są na weekend. Dobra. Ile kawka u was czarna kosztuje? Mała tam kawusia. Znaczy zwykła czarna kawa. 5 zł. 5 zł. 5 zł. To poproszę dwie. Taka sama cena. Taka sama cena, to dużą. Jak więcej, to więcej. Zamówiliśmy kawkę. Kawka kosztuje 5 zł. I właśnie pijemy kawkę. Dzisiaj drugą, pierwszą sami zaparzyliśmy, czy Agnieszka zaparzyła. A dzieci się obok bawią na placu zabaw. O, i boss też się plącze. Tu już jest jedno przygotowane, tam jest chyba drugie ognisko przygotowane. Amelka marudzi, bo chce być na placu zabaw, a Oliwka marudzi, bo jest głodna. Ale idziemy jeść. Idzie ten mały. Widziałem, że idzie. Tutaj można zobaczyć, że to aż bulgocze rozgrzewa się i szybciej się utlenia. Jakiś czas temu używało się tylko i wyłącznie takich kuchenek. One były na denaturat. Mam dwie sztuki. Jedna pochodzi z tego zestawu, a druga z tego zestawu. Do obydwu nalewa się denaturat i on się pali i podgrzewa. Czuję ciepło. O tyle fenomenalne, że ma tutaj zbiorniczek, a tu są dziurki. Dziurki, które można regulować, żeby zasłaniały od wiatru, dać mniej lub więcej ognia. Właśnie źle wyregulowałem i mi gaśnie. Stamtąd jest wiatr. Grzeje się. I tak kiedyś razem z rodzicami podróżowałem. Natomiast, żeby było szybciej, zrobimy coś zupełnie innego. To był kolejny etap w historii grzania obiadów. I będzie szybciej, jak zrobimy to na gazie. I jeszcze 20 lat temu używałem butli gazowej. Grzeje się? Potem podróżowałem w takich formach, że to były hotele, a skończyłem na jachtach. Były butle gazowe takie, ale podłączone do kuchenki na kardanie. I też się grzało, gotowało i robiło jedzenie. Ciepłe? Ciepłe.
wypalimy ten troszeczkę tego denaturatu. Także z góry przewidziałem jedną rzecz, że będziemy na tym robili, ale chciałem wam pokazać historię. To jest przeszłość, a to funkcjonuje do dzisiaj. No jeszcze trzeba mieszać. I to cała filozofia. Tak moi rodzice gotowali, tak jedliśmy, jak ja byłem mały. O, już zaczyna parować. Czyli na tym jest bardzo szybko. Powiem tak, testuję. Tutaj coś nawet bulgocze i się cały czas pali. Z tym zasłaniaczem to oczywiście zgasło. A tutaj będzie trzeba przyjść i zaraz mieszać. Aluminium jest niezdrowe, ale powiem wam szczerze, że wczoraj widziałem w sklepie, że nawet sprzedają zestawy aluminiowe, turystyczne. Jak się zje coś takiego raz na 20 lat, takim czymś aluminiowym, to się świat nie zawali. A w przyszłości będziemy brali coś innego, emaliowanego. Zobaczymy, co będzie. Ustępuję teraz miejsca gospodyni, pani domu. Zamieszane. Siadaj, mieszaj. Tam mam został ten. A to musi się tu palić, ten denaturat? Tak, trzeba to wypalić. Dobrze, to my tylko idziemy umyć rączki. Oli, przestań wżerać te kluski. Dziecko wyjada kluski, już jest tak głodne. To, zaczyna się gotować, to wyłącz, żeby nie wykipiało. Tata ma za zadanie wyłączyć zupę, a my idziemy umyć ręce. No i koniec. Zakręcamy w tym momencie. Zupka jest gorąca. Ja też idę ręce umyć. Jak się coś potrzebujemy podgrzać, szybko to robimy tu, a tu przestawiamy potem i traktujemy to jako podgrzewacz. Więc mamy albo kupujemy dwupalnikową kuchenkę, albo mamy to, a to traktujemy jako podgrzewacz. Olejka sieci, bazę kartową. Tak, wyłączył. Nalewasz, tylko chcę marchewkę wyłożyć. Ile tych kawałków marchewek jest? Moja się jadać! Bąbrek sobie usiądą na karimacie i tam jedzą. Tobie... Uchwyt mama jest. Ten uchwyt to ja się boję, że zaraz na siebie. No przenosiłem tym uchwytem. I teraz możemy siadać i jeść obiad. Tak wygląda prawdziwy obiad na kampingu. Pod namiotem. Nieważne, czy mamy prąd, czy nie, jesteśmy niezależni. Dzieci już jedzą, a tata jak zwykle nagrywa. Oli, rozlejesz tak. Lepiej niech stoi na karimacie. Potrzeba matkom wynalazków. Dzieci mają stolik z koszyka, już jedzą. Mama je, tata ma ryż, bo ryż jest zdrowszy niż kruchy. A mama ma mieszane. A Melce smakuje. To ważne. Bałem się dwóch rzeczy. Po pierwsze, że spadnie deszcz i przesiąknie nam namiot, a druga rzecz, o której się obawiałem, to to, że będzie bardzo zimno w namiocie rano.
Wziąłem specjalnie butlę, słoneczko, żeby ogrzać, tak jak kiedyś grzałem. Ale okazało się, że było bardzo miło, było bardzo ciepło i kompletnie nie trzeba było tego ustrojstwa włączać, bo musiałbym pilnować, żeby dzieci się nie poparzyły. Czyli uważam wyjazd za bardzo udany ze względu właśnie, że po pierwsze nie padało, a tyle co padało, to nie przemokł namiot, a druga sprawa, że było ciepło. Rano sobie poszedłem pod prysznic i jestem happy. Przerastawe to jest czymś, wiesz, wyrażone. Słychać chór, wracamy z chórem operowym. Fajnie było? Tak. A co najbardziej się podobało Amelce? W worku spać. W worku spać? Tak? No super. Ja się mamusię. I co? A co jeszcze było fajnego tam? Co fajnego oglądałaś? Owce. Owce, co jeszcze? Konik. Kozę i co jeszcze? Kurki i gul indyki, tak? Kurki. Kurki i indyki, super. Jedziemy jeszcze raz na taki wyjazd? Tak. Świetnie, tata jest bardzo zadowolony, że podróże się podobają. Kończymy nasz wyjazd. Byliśmy jeden dzień pod namiotem i żeby sprawdzić, czy dzieciom się sobie podoba i dzieciom się spodobało. Podobało? Spanie w namiocie. Wyspałaś się, Oli? Były fajne, zjeżdżalnie duże, domki, huśtawki. Dzieci stwierdziły, że było bardzo fajnie i że chcą jeszcze nocować w namiocie. Nie wiem, co wam powiedzieć. I dzisiaj też miałam pierwszy raz okazję spać w śpiworze. Jak to ja powiedziałam, że spałam w worku. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę i do następnego razu. Pa! I to jest fajne, co oznacza, że możemy częściej jechać pod namioty. Przy okazji jeszcze będąc pod namiotem na takim kampingu jest dużo atrakcji, cały plac zabaw dla dzieci. Są również kuchnie, gdzie można coś ugotować, więc nie trzeba targać swoich rzeczy, ale wzięliśmy, sprawdziliśmy. Coś ugotowaliśmy tam, coś... No i po drodze już obczajamy następną atrakcję, gdzie można pojechać. Co zobaczyć? Dojeżdżamy już do domu, za chwilę zrobimy obiadek. Myśleliśmy, że obiadek zrobimy tutaj przy tej atrakcji, ale okazało się, że ta atrakcja jest po części zamknięta. Trzeba się na nią umówić, ale już... A ta atrakcja jest tylko 16 km od naszego domu, więc jest to bardzo fajna rzecz. Czyli można sobie zrobić niedzielny wypad. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, napiszcie komentarze, jak wam się to podoba. Może macie jakieś fajne pomysły, gdzie można pojechać, coś zobaczyć, to też jesteśmy na to otwarci, bo poszukujemy fajnych miejsc. Kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I zapraszamy do kolejnych filmów z naszych podróży. Na razie. Hej.